4 września około godziny 8 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Ogrodowej przy siedzibie Sióstr Salezjanek w Pieszycach, gdzie zderzyły się samochody marki Opel z Lancią. W pojazdach podróżowały w sumie 3 osoby, w tym dziecko. Pracujący na miejscu zespół pogotowia ratunkowego odwiózł dziecko z mamą do szpitala w Dzierżoniowie. Najprawdopodobniej do zdarzenia doszło, gdy kierująca samochodem marki Lancia zwolniła przed wjazdem do przedszkola Sióstr, a jadący w tym samym kierunku kierowca samochodu marki Opel nie wyhamował i wjechał w tył. Droga była zablokowana przez około 2 godziny. Policja kierowała ruch objazdami.